nie mogło to wysunąć. No to przed nami bieg 11. Tomasz Dryła, Robert Wardzała. Dziękujemy bardzo serdecznie. Jeśli w jakimkolwiek z tym wyścigów ostatnie, które nam zostały, pięciu Leszczynianie przynajmniej zremisują, to są w finale. Taka jest sytuacja. Rzeczywiście Tarnów musiał w tej chwili po prostu wygrywać wszystko 5-1. I tutaj mamy w tej chwili sytuację, kiedy mają Zęgotę na czwartym polu, który jest chyba po Polaniu, więc to czwarte pole nie będzie takie sympatyczne dla startującego, więc mogą zacząć od tego wyścigu. Ja jeszcze zupełnie tak naprawdę państwa relacje z tego spotkania, bo to państwo wybieracie zawodnika meczu, prowadzi w tej klasyfikacji Tobiasz Musialak, no nie może być inaczej. 11 punktów w 4 startach tego zawodnika, no i cały czas zachęcamy do oddawania kolejnych głosów, no bo Niki też zasługuje dzisiaj na wielkie brawa. 3 indywidualne zwycięstwa w wyścigu 11. Zmiana, rezerwa taktyczna chyba, no innego rozwiązania nie mogliśmy oczekiwać. Martin Waculik w miejsce Torsela pojedzie w parze z Januszem Kołodziejem. I właściwie tutaj roszady się kończą już z drużyny Marka Cieślaka. Przeciwko nim Damian Baliński, Grzegorz Zęgota. No tak, ale to są, można powiedzieć, największe armaty są wystawiane w tym momencie, bo to jest jakby ostatni dzwonek, już dawno temu był ostatni dzwonek, ale to już jest moment jakby krytyczny. Teraz już jest dzwon Zygmunta, a teraz jak będzie tam potknie się kolejny raz, to sobie tą szansę na jeszcze jakąkolwiek walkę zamknie. Trener Marek Cieślak mówił, no jedziemy, no to wiadomo, że nic innego szkoleniowiec nie może powiedzieć, niż po prostu dajcie z siebie wszystko, a może to się uda, może coś wyjdzie. Martin Waculik, rezerwa taktyczna, Janusz Kołodziej dzisiaj bez zwycięstwa, ale ani razu nie był też trzeci. 2-2-2, tak punktuje Janusz Kołodziej, kapitan gospodarzy. Teraz na torze trzecim, między nimi Damian Baliński, bardzo dzisiaj waleczny i podoba nam się także. I Grzegorz Zęgota, również szybki, ciekawy wyścig. Waculik, Baliński, Kołodziej, Zęgota. 11 bieg, poszedł znakomicie Martin Waculik. Czy dołączy do niego Janusz Kołodziej? Musi być drugi, jeśli gospodarze gdzieś tam jeszcze na bardzo dalekim horyzoncie widzą finał Enea Ekstraliga. Jeśli skończy się tak, to już do tego finału wjadą goście z Leszna. Prowadzi Martin Waculik, Janusz Kołodziej walczy o punkt z Damianem Balińskim, a przed nim jeszcze rywalizacja ewentualnie z Grzegorzem Zęgotą, który tymczasem dopiera się do Martina Waculika. Pyki są dzisiaj lepsze, pyki są szybsze i pyki jadą naprawdę zachwycająco. Nie sposób się nie delektować jazdą całej leszczyńskiej drużyny w dzisiejszym rewanżowym półfinale. Teraz prowadzi Martin Waculik, to 11 wyścig. Będzie dopiero trzecie indywidualne zwycięstwo gospodarzy. Sytuacja absolutnie odwrotna do tego, co oglądaliśmy w całym sezonie zasadniczym w tarnowskich Mościcach. Na drugim miejscu Grzegorz Zęgota, na trzecim Damian Baliński, czwarty Janusz Kołodziej. Nie wierzę, że ma tak wolną maszynę. Musi go boleć i ta noga kontuzjowana i ręka także mocno przytarta. Gdzieś tam także uraz wewnętrzny, bo przecież walnął bardzo mocno o tor w Lonigo i to musi się odbijać na jego dyspozycji. Witamy w finale Enea Ekstraligi Unia Leszno. No tak, sytuacja jest w tym momencie już jasna. To jest wielka niespodzianka, wielkie zaskoczenie dla kibiców zarówno tarnowskich, jak i leszczyńskich, tylko że ma całkowicie inny wymiar, bo kibice leszczyńscy świętują, tarnowscy... No powiedzielibyśmy, no nie, to nawet nie ma sensu zadawać takiego pytania, że po 11 wyścigu wszystko będzie jasne na korzyść Unii Leszno. No nie, no tutaj przecież nastrój wśród kibiców tarnowskich był jednoznaczny. No, wszyscy byli przekonani, że ten finał i walka o złoto jest ostatecznie wiara w zwycięstwo, że to nastąpi. No dzisiaj mamy sytuację kompletnie zweryfikowaną przez rzeczywistość, dosyć brutalnie zweryfikowaną, bo ja sam jestem zaskoczony kompletnie tutaj, znając też realia tarnowskie, że Leszno taki łomot w tym momencie spuszcza Tarnowa. 37-29, gdyby punktowali zaledwie po jednym, w każdym kolejnym wyścigu będzie 8, 9, 10, 41 i jeśli tylko będzie przynajmniej jeden zawodnik leszczyński dojeżdżał do mety, no to Skóra będzie w finale. A Skóra już jest w finale, Skóra jest w parku maszyn, posłuchajmy. Szczęśliwy Adam, powiedziałeś przed chwilą chłopakom dziękuję za mecz. Już jest po meczu. To, czego dokonałeś w Lesznie, czapki z głów. Jeszcze nie jest po meczu, cały czas jedziemy. Chcemy wygrać i wiadomo, no, nie można się rozluźniać, bo wyścigi zawsze kończy szachownica i 15 wyścig. No, cieszymy się na pewno, że jesteśmy już o krok od awansu. No i zapraszamy wieczorową porą w niedzielę do Leszna.
tyle szczęśliwy. Adam Skurniński, proszę mi wierzyć, tu jest naprawdę wielka radość, ale nie ma się co dziwić. Unia Leszno awansowała do wielkiego finału. Tyle, oddaję wam panowie głos.